dźwięk w zapisie. Teraz będzie to klaśnięcie do synchronizacji. Ujęcie pierwsze. Akcja. Hej, Nikola. Dzień dobry. Przedstaw się proszę. Jestem Nikola, mam 11 lat, skończyłam 21 września. Interesuję się rysowaniem, śpiewem i tańcem. Ulala, pięknie. Dobra, to pierwsze pytanko do ciebie. Jaka jest twoja największa przygoda? No, największa przygoda to zaczęła się, kiedy trafiłam tutaj. Dobra, a powiedz mi, a jakaś świąteczna przygoda, którą sobie przypominasz? No, kiedy i pierwszy taki... raz jadłam pierogi ruskie. Ojej, i z kim spędziłaś te święta? Teraz te? Te, na których były te magiczne pierogi. Z ciocią. Z ciocią Anią i wujkiem Zdzisławem. Mhm. Gdzie to było? W Lęborku. W Lęborku. I powiedz mi... Kiedy to się wydarzyło? Na tym przełomie 2017-2018 roku. Mhm. Jakie masz pamiątki z tego dnia? Cały czas mam smak pierogów wszystkich i zawsze je uwielbiam. Jaka jest twoja wymarzona przygoda? Żeby babcia znowu żyła. Z czego byś ją zrobił? Co? Życzę go. Cicho byłeś jak. Dobra, teraz dalej. Do czego będziesz? Dobra, gdybyś mogła zrobić jakąkolwiek zabawkę albo gadżet, to co by to było? Skrzydła latające. Do czego będzie służyć? No, żeby latać i żeby nie kupować biletów przez samolot, bo samoloty są bardzo długie. A ja bym pasowała tych skrzydeł cenę max 10 zł. Jakiego będzie koloru? Tęczowego. Dlaczego ta zabawka? Ponieważ chciałabym latać jak jednorożec. Widziałeś gdzieś tą zabawkę? Nie. A przepraszam, ona została gdzieś wyniesiona. Teraz ulubiony kolor? Tak? No. Ulubiony kolor? Różowy. Dlaczego? Bo bardzo lubię różowy i też bardzo lubię niebieski, bo to są moje dwa ulubione kolory, a zwłaszcza pastelowe. Z czym kojarzy ci się ten kolor? Z miłością. Co w czasie świąt kojarzy ci się z tym kolorem? Święty Mikołaj. Jak to zwierzę spędza święta? Nie to! Nie to. Dobra, ulubione zwierzę? Psotka. Dlaczego? Dlatego, że jest słodka i czasem psoci, ale jest bardzo, no, do głaskania ogólnie. To jest piesek. Rasa to jest Shih Tzu. Czy masz to zwierzę? Nie mam aktualnie przy sobie, ale mam u cioci, która niedawno wyzdrowiała z COVID-a. Gdzie możemy znaleźć to zwierzę? U mojej cioci w domu. Jak to zwierzę spędza święta? No ogólnie raz usłyszałam, kiedy szczeknęła o północy i usłyszałam jakiś ludzki głos i to było piękne. Myślałam, że psotka mówi. Co lubisz robić? Rysować, tańczyć, śpiewać. Dlaczego? A nie wiem, po prostu, no lubię. Jak często to robisz? Bardzo często. Tańce mam prawie codziennie od środy do 15:15 do 17:05. I z kim tańczysz? Z kim to robisz? Z grupą taneczną w szkole. Kłamca. Co lubisz robić w czasie świąt? W czasie świąt bardzo lubię otwierać prezenty, jeść pierogi i barszcz czerwony. Z czego zrobiłbyś domek piernikowy, nie z piernika? Jakie słodycze byś wybrał? Na pewno babeczki. Na pewno też pianki. I na pewno czekolada. Czego użyjesz jako kleju? Mówiłam, lukier.
Jakie smaku będzie domek? Mleczna czekolada. Jak do domu dostaje się Mikołaj z prezentami? Przez komin. A tu mamy kominek. Co gdy nie ma komina? Dostaje się przez okno. Bo ta wiedza. Jak nie ma okien? No to przez drzwi. Puka do drzwi. No, naturalnie. Są zamknięte? No bo tam jest dobra. To robi FBI. No. Dobra, co robi Mikołaj, gdy wszyscy w domu nie śpią? Ukrywa się. Próbowałeś złapać Mikołaja? No, już próbowałam, ale Mikołaj niestety, kiedy na szczęście zasnęłam, zostawiłam też ciasteczka i mleko i zostały zjedzone. Jak próbowałaś złapać Mikołaja? No, postawiłam mu ciasteczka. I złapam! Zostawiasz smakołyki dla Mikołaja? Tak, właśnie mówiłam, ciasteczka. Gdyby Mikołaj dał ci statek kosmiczny, co byś z nim zrobiła? Odleciałabym w kosmos. Na jaką planetę byś poleciał? Na Neptun, leciała, bo jest bardzo ładny, bo jest niebieski. Jak myślisz, czy spotkasz z kosmitów? No fajnie by było, bo bym się nauczyła kosmitowego. Czy kosmici obchodzą święta? No na pewno obchodzą. Każdy człowiek na Ziemi obchodzi. No nie każdy, ale zawsze ci, którzy wiedzą, na przykład nie każdy obchodzi też Halloween, bo to jest święto pogańskie. Jak wygląda święty Mikołaj, kosmita? No na pewno ma zieloną skórę, ma takie oczy. Grinch. No wygląda tak jak Grinch podobnie, ale bez takiej sierści i takie ma czarne oczy tu. I jest ubrany za niebieski strój Mikołaja. Okej. Okay. Jak wygląda hala produkcyjna Mikołaja? Na pewno jest z słodyczami, na pewno tam są zabawki typu lalki Barbie, Lego, Lego Friends, klocki, samochodziki, hajsibo. Dobra, kto w niej pracuje? Święty Mikołaj i elfy świąteczne. Jak Mikołaj płaci elfom w słodyczach czy w pieniędzach? W słodyczach. Czy elfy ciężko pracują? No bardzo ciężko. Co robią elfy w przerwach od pracy? Elfy w przerwach od pracy sobie jedzą słodycze i bawią się raz. Co jedzą elfy w czasie przerwy obiadowej? Słodycze. Gdzie znajduje się fabryka? Fabryka znajduje się w Japonii. Tak, jest takie miasto japońskie. Tam na Grenlandii i tam podobno pracuje święty Mikołaj. I chciałabym powiedzieć, że ja jestem takim elfem, bo ja zawsze uwielbiam słodycze i będę ją uwielbiać. I tak samo jak pomidorową. No to będzie smaczne, fajne pytanie. Czy można ją zobaczyć w Google Maps? Nie. Nie można, ale nie. Czy fabrykę można znaleźć? Zobaczyć. Nie można? Dobra. Jaki jest twój wymarzony prezent świąteczny? iPhone. Skąd pomysł na prezent? No bo ciocia Martyna ma takiego fajnego, ładnego i ja też bym chciała mieć takiego, tylko że białego. W jakich zabawach możesz używać tego prezentu? No, żeby tańczyć. Mogę puszczyć muzykę. Co robi Mikołaj po świętach, gdy ma wolne? Je. I odpoczywa, śpi.
Co gdy nie ma... Mikołaj woli ciepłe czy zimne kraje? Zimne. Myślisz, że Mikołaj lubi się opalać? Nie, bo jest blady. Co z reniferami? Renifery na pewno ladają. Pamiętam, że tam był taki rudek, co miał taki czerwony nos duży, taki. No dobra. Czy pani Mikołajowa też jeździ na wakacje? Nie. Ona też pracuje. A, tak. Czy zabiera ze sobą elfy? Tak. Koniec. Cięcie. Brawo!